Dzień dobry, nazywam się Jędrzej Czyński, już koleżanka tu mnie przedstawiła i pracuję w Ringer Axel Springer Polska. Wcześniej pracowałem w Onecie, to się tak migruje. I wczoraj rozmawiałem z jedną z koleżanek, które rekrutuje i koleżanka mnie uświadomiła, że przychodzą do nas osoby do pracy, które nie wiedzą, co to jest Onet.pl. Więc ja zadam pytanie, kto z was nie wie, co to jest Onet.pl? Dobra. Jest dobrze. Już się bałem, że będę musiał więcej mówić na ten temat. Słuchajcie, Onet.pl powstał w 1996 roku. Był pomysł na to, żeby firma była firma Optimus i miał to być fajny pomysł na biznes i był. Trochę kopia Yahoo z tamtych czasów i co ważne, to nazwa Onet, nie wiem, czy kto gdzieś wie, ale wzięła się z czystego lenistwa jednego z administratorów, który ciągle się denerwował, że wszędzie musi wpisywać optimus.net.pl. W związku z tym zaproponował prostą zmianę i tak powstała nazwa Onet. Słuchajcie, jak ja się zatrudniałem w Onecie, to w 2006 roku wyglądał już ten portal w ten sposób. Jak widać, co bardzo ważne, skupiamy się koło wiadomości i różnych usług. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że my w tej chwili, moja firma zajmuje się wieloma serwisami i też prasą. W związku z tym bezpieczeństwo, cyberbezpieczeństwo w mojej organizacji jest bardzo szerokim spektrum. Tak? Mamy bardzo dużo różnorodnych użytkowników. Tak? Tutaj poprzednicy opowiadali o różnych przypadkach, tak? Randkowy portal mamy różne serwisy zapytaj, o którym będę niedługo więcej opowiem. I co jest bardzo ważne, jesteśmy dość dużą firmą i tak się składa, że mamy prezesa, który nie umie po polsku. I tutaj chciałem a propos anegdotki phishingu nigeryjskiego i tak dalej. Okazuje się, słuchajcie, że pewnego dnia Mark Dekan napisał do tam ówczesnego dyrektora finansowego po polsku: słuchaj, jest sprawa, trzeba przelać pieniądze. Kolega Krzysiek odpisał: słuchaj, od kiedy ty znasz polski? Oczywiście napisał po polsku już na właściwy adres, no, sprawa się rypła. Nie ten Mark Dekan, nie ten adres. No i co? Próbowaliśmy dojść, oczywiście kontakt się urwał. Tutaj koleżanki pokazywały bardzo fajną prezentację, jak niebezpiecznik tam próbował nawiązać kontakt. My też czasem próbujemy, dostajemy czasem numer konta i temat cichnie, tak? Natomiast tak, wszystkie organizacje są narażone na takie ataki i co ciekawe, po kilku miesiącach panowie chyba odrobili lekcję, bo już pisali po angielsku. Ale już wszyscy byli czujniejsi, więc to jest też taka rzecz. No dobrze, była mowa o spamach, phishingach. Ktoś potrzebuje, żeby rozsyłać spam, ktoś potrzebuje infrastrukturę. I tak jest, że najlepiej korzystać z cudzej infrastruktury, żeby nie płacić za to, że się zarabia, bo na spamie się zarabia. Słuchajcie, Poczta Polska, Onet Poczta ma 5 milionów miesięcznie użytkowników. No, narodowy operator mailowy, się śmieje. 5 milionów aktywnych użytkowników dziennie, to jest 2,1 miliona dziennie. Jest to bardzo duży ruch, który oni generują. I codziennie sobie wyobraźcie, że jest zakładanych 80 nowych tysięcy kont. To nie jest tak, że zostają, tak, wszyscy na zawsze. Ileś ginie po jakimś czasie, przestają ludzie ich używać. Mamy w systemie 300 miliardów maili. To sobie nie wiem, czy ktoś jest w stanie sobie wyobrazić. Patrzyłem na takie statystyki różnych maili, ale średnio chyba 80% naszych maili to jest około 10 kilo. My nie mamy ograniczeń związanych z ilością maili, wielkością maili, więc każdy, kto nam wyśle dużą ilość maili, oczywiście
my ją przyjmiemy na dane konto. No i też potrzebujemy dedykowanej dla tego infrastruktury. Mamy kilka klastrów, które obsługują poszczególne protokoły, bo do naszej poczty można się dostać przez webpocztę, SMTP, IMAP i POP3. To dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że to też powoduje każdy taki kanał dostępu do naszej firmy. Przepraszam. Każdy taki kanał wymaga specyficznych zabezpieczeń. I teraz tak. Maile są oczywiście zdublowane i jak już wspominałem o spamie, 10% przychodzącego ruchu maili to jest spam. Czasem w czasie ataków mamy 15 milionów, około 15 milionów dziennie maili, które musimy oznaczyć i odrzucić, że to jest spam. One nie dojdą do skrzynek. Już nie mówię o tych mailach, które oznaczamy jako potencjalnie spam i trafiają do skrzynek. To jest jeszcze inna kategoria. No i jak to zrobić? Jak się tu zabezpieczyć? Jeszcze mamy drugi problem. Mamy problem z użytkownikami albo z biznesmenami, tak, którzy chcą wysyłać cudzą infrastrukturą maile. I w czasie jednego z ataków mieliśmy 15 tysięcy skrzynek zakładanych w ciągu jednej godziny. Tak? Chińczycy albo inne grupy postanowiły wykorzystać naszą infrastrukturę i żeby porównać, średnio mamy zakładanych około 3000 na godzinę, w szczycie mieliśmy 5 razy więcej. Tak? Nasza infrastruktura wytrzymuje na szczęście, ale dla nas jest to problem, tak? Bo za chwilę te konta zostaną użyte do rozsyłania spamu. Oczywiście my się w jakiś sposób zabezpieczamy. Przy zakładaniu konta proponujemy recapture, żeby rozwiązać. Przy wysyłaniu maili zabezpieczamy się też recapture. To jest w zależności od tego, jaki jest aktywny użytkownik, ile wyśle maili, więc nie jest tak, że każdy za chwilę będzie chciał wysłać maila i zobaczy, słuchajcie, kapcze. No po co? Po to, żeby wyeliminować roboty. Tak? Tutaj pewnie wszyscy znają ten filmik. Tak? On zaraz powie, że nie jest robotem. Tak? No i się okazuje, słuchajcie, że recapta nam wcale nie dawała 100% bezpieczeństwa. Może nie dlatego, że takie roboty chodziły gdzieś tam w Chinach, ale okazało się, słuchajcie, że odnaleziono sposób, w jaki sposób recapcze złamać narzędziami Google'a. Bardzo prosto. Trzeba było przełączyć zamiast obrazki to głos. Głos wysłać do API, które udostępniał Google do rozpoznawania mowy i potem przekleić. Tak? Bardzo proste rozwiązanie. Daje mi ci kapcze, tu płać, a tutaj drugie narzędzie, tu łamiemy. Tak? Bardzo się tego cieszyliśmy. Niestety pozwalało to właśnie pewnie te 15 tysięcy na godzinę zakładać kont. Cały czas to dzieje się, tak? Bo to było z 2000, z tego co pamiętam, 17 roku ten wynalazek. Można sobie kupić taką usługę rozwiązywania recapture, zakładania kont. Słuchajcie, to nie są duże pieniądze. Co ciekawe, działa support 24 godziny na dobę. Ja z ciekawości oczywiście, to jest moja rozmowa z supportem, czy da się na tą stronę złamać tą recapture. Tak, oni, proszę podać konto, proszę podać stronę. O, to nie po angielsku. Okej. Okay. A ile kont? 1000. O, dobra, nie ma problemu, taki cennik. W pół godziny załatwiłem transakcję, tak? Usługa byłaby zamówiona na drugi dzień. Nie chciało mi się płacić, bo tam za 1000 kont niestety 200 chyba dolarów powiedzieli. Więc trochę kosztowna, no ale monitorujemy takie rzeczy, które dzieją się w Azji. Też jakiś czas temu odnaleziono Click Farm, tak? To jest, słuchajcie, zakład lajków. To jest ilość telefonów, które lajkują. Jak
ktoś wpisze w Google Click Farm, to nawet filmiki z takich Click Farm są bardziej profesjonalne, gdzie jest na jednej stronie, słuchajcie, ściana monitorów, a z drugiej strony telefony, które są podłączone i sterowane przez te komputery, przez operatorów, którzy po prostu, co należy polubić, to należy polubić. I my z tym walczymy, dlatego że to są potencjalne osoby, które chcą wykorzystać naszą infrastrukturę do właśnie rozsyłania spamu. Jak walczyć ze spamem, to wszyscy wiedzą. No i lepiej mieć dobre i skuteczne filtry. No ale to jest trochę zabawę w kotka i myszkę, dlatego że oczywiście jak można się stosować różne blacklisty na adresy IP, SPF-y sprawdzać, filtry oparte o statystykę. Na przykład zauważyliśmy, że jeżeli przychodzi duża ilość spamu, no to pewne części tego spamu są porównywalne i możemy na tej podstawie wygenerować szybko dodatkowy filtr i zacząć blokować. Robimy, oczywiście też mamy takie limity typu, że tutaj nie będę zdradzał, tak, ale x adresów e-mail z danego adresu IP na dobę, na godzinę, na minutę, tak? Po to, żeby właśnie ochronić naszą infrastrukturę i naszych użytkowników przede wszystkim przed zalewem spamu. Mamy też drugi problem, tak, z tymi spamerami, którzy chcą wykorzystać naszą infrastrukturę do wysyłania maili. No i tutaj, tak jak już pokazałem, próby blokady kont CAPTCHA czy innymi metodami. Staramy się też wykrywać takie lewe konta, nazwijmy to, które w czasie zakładania, tak, to jest pewna charakterystyka tego robota, który zakłada to konto i staramy się to namierzyć. Także mamy coś takiego jak detekcja działań, które wywołują spamer. Użytkownik, często są jeszcze, słuchajcie, konta używane przez spamerów zwykłych ludzi. Działa użytkownik na swoim koncie, a z Chin równocześnie z tego samego konta jest wysyłany spam. No i potem nasz użytkownik, dlaczego nasze konto zablokowaliście? No, rozsyłasz spam. Ja nie rozsyłam spamu. No i to jest taka trochę trudna dyskusja z użytkownikiem, sprawdź komputer, czy na pewno ci nie wykradziono hasła i tak dalej. Niestety to jest to, o czym tutaj wiele osób mówiło, edukacja. Następnym problemem, jaki mamy, to jest peer-to-mail. To jest, słuchajcie, fajna usługa do rozsyłania filmów i nie tylko, ale przede wszystkim filmów. Oprogramowanie dzieli film na części, wysyła jako załączniki w kilkunastu mailach czy kilkudziesięciu i następnie, słuchajcie, rozsyła to do tak zwanych skrzynek docelowych. Dzięki temu w iluś tam skrzynkach na świecie są całe filmy podzielone na kawałki, tak? Jest jakaś treść, pseudotreść maila, załącznik, który ma rozszerzenie JPG, ale nie jest JPG. Jak użytkownicy korzystają z tych filmów? Oczywiście jest do tego oprogramowanie na forum, odpowiednim forum albo za pomocą odpowiednich narzędzi dostępnych dla typowego Kowalskiego. Ściągają sobie hashkod, w którym jest namiar na skrzynkę, hasło do tej skrzynki. Oprogramowanie zasysa te maile z załącznikami na dysk, łączy i już mamy filmik. Taka skrzynka wygląda trochę tak śmiesznie, bo tutaj w środkowej kolumnie, tu jest laser, w środkowej kolumnie są liczby, które znają, które są zakodowane po prostu, że to jest jeden film. Co ciekawe, maile są rozsyłane do Rosji, WP, czy naszych innych portali polskich, czy w ogóle zagranicznych, tak? Tutaj akurat pod tym względem wszyscy biorą udział w takiej usłudze. Poszczególny mail wygląda w ten sposób, że tu jest załącznik .jpg, ale żaden program graficzny go nie otworzy. Jak działamy, jak walczymy z takimi użytkownikami? Przede wszystkim detekcja na wejściu takich maili, tak? One są charakterystyczne, mają rozszerzenie, które nie jest obrazkiem, charakterystyczna nazwa pliku, charakterystyczny ruch,
tak, żeby z jednego użytkownika maile są podobne, wielkości plików są podobne. No i co robimy? Robimy bardzo prostą rzecz. Blokujemy konto i oczywiście po jakimś czasie je usuwamy. Jeszcze żaden użytkownik nie zgłosił się z reklamacjami, że usunęliśmy jakieś uczciwe konto. Natomiast na wszelki wypadek oczywiście mamy w regulaminie zapisane usługi, że takie konta możemy usuwać, jeżeli są używane do celów, które nie są zgodne na przykład z prawem albo z jakimiś zasadami w internecie. Słuchajcie, w 2017 roku mieliśmy właśnie wysyp takich użytkowników. Jak tutaj pokazałem, 31 tysięcy kont zostało w to zaangażowanych, co przez 100 terabajtów zostało przesłanych albo ulokowane na naszych serwerach. Słuchajcie, to nie będę przeliczał na płyty czy na ilość filmów. To jest straszna duża ilość, tak? Nawet dla nas. Musieliśmy te filmy usunąć sukcesywnie, jak tylko wykryliśmy, dlaczego nam zaczyna brakować miejsca na naszych przestrzeni dyskowej. Mamy też taki, słuchajcie, serwis zapytajonet.pl. Służy do tego, żeby przeważnie podstawówka, gimnazjaliści, rzadziej już licealiści, używają go do zadawania pytań o prace domowe, ale też o różne inne informacje. Też jest używany oczywiście też do innych celi, jak na przykład tak, jak schować trupa, bo kogoś przejechałem, jak mam się zastrzelić, jak skrzywdzić dziewczynę, bo mnie rzuciła, tak? Niestety użytkownicy traktują to jako poradę. Co ciekawe, znajdują. Też jest wątki są samobójcze. Mamy odpowiednią grupę moderatorów, którzy wykrywają takie informacje. Mamy też zgłoszenia z zewnątrz, inni użytkownicy nam to zgłaszają, słuchajcie. I mamy zespół, który reaguje 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu, gdzie tutaj współpraca właśnie jest z policją, tak? Dostają policja takie zgłoszenie, my wysyłamy dane z jakiego adresu IP, no bo to jest zagrożenie czyjegoś życia, tak? Schowałem kogoś w trupa, jak kogoś zabić, jak się samemu zabić. Są to przypadki, które naprawdę realnie, nie chcę mówić o statystyce, bo wolę nie wiedzieć po prostu, na ile się nam udało komuś uratować życie, ale znam przypadki, kiedy już policja na przykład w 2000, słuchajcie, to było w 2008 roku, nie na tym serwisie, tylko mieliśmy kamerki. Osoba popełniła samobójstwo, policja w Niemczech nie zdążyła niestety, tak? To niestety się dowiedzieliśmy o tym, ale cały ten proces, tak, informacji, że ktoś próbuje popełnić samobójstwo, jest to dla nas kłopotem, tak? No bo zobaczcie, że to jest też jakaś taka nasza marka. No oczywiście serwis ten jest używany przez biznesmenów do promocji swoich usług. I tutaj była bardzo fajna promocja, gdzie można obejrzeć Planetę Singli, różnych filmów i też jakieś tam kraki. Po co to robią ludzie? No, żeby naciągnąć ludzi na to, skierować ich na strony, które służyły do darmowego, w cudzysłowie, oglądania filmów. I słuchajcie, proces wyglądał w ten sposób. Jedno konto zadawało pytanie, gdzie mogę oglądać za darmo film. Za jakiś czas, dość szybko nawet, padały odpowiedzi. Zobacz sobie tutaj J bez limitu TV, albo jakaś tam kolejna inkarnacja. Jak się tam wchodziło, to oczywiście trzeba było wysłać SMS-a. No, SMS kosztował, poza tym okazywało się, że się zgadzało na prenumeratę takich SMS-ów, więc koszty. No a przy okazji okazywało się, że kolejne konta w tym samym czasie, słuchajcie, głosują na tą odpowiedź, że jest pozytywna, tak? Co ciekawe, w kontekście jednego pytania wszystko szło z jednego adresu IP. Naraz się okazywało, że z jednego adresu IP loguje się prawie że powyżej 5% użytkowników naszego serwisu z jakiejś tam średniej puli i ładuje, tak?
Tak, tak, to jest dobra odpowiedź. No to co? Blokujemy adres IP. Gościu, dobry biznes, kupuje nowy adres IP, oczywiście korzysta z usług VPN, proxy, to są koszty, ale je musi cały czas opłacać. Próbujemy zrobić inny sposób. Wykrywamy, na których adresach IP biznesmen ma coraz większą pulę adresów IP. My stwierdzamy pewne limity, ograniczenia. Bawimy się troszeczkę tak jak kotek w myszkę, żeby jemu się przestał ten biznes opłacać, tak? Okazuje się, że jak kiedyś, powiedzmy, miał 5000 requestów, to w ciągu dnia już szedł do 1000, tak? No bo myśmy mu te rzeczy zaczęli utrudniać. Zaczęliśmy mu utrudniać w ten sposób, że jak wykrywaliśmy, że to on, to odpowiedzi dłużej szły do niego, odpowiedzi na serwera. W związku z tym on w ciągu tej samej jednostki czasu już nie mógł aż tyle rzeczy polubić, potwierdzić odpowiedzi na pytania. Zaczęliśmy też bawić się regulaminem, w cudzysłowie bawić, to znaczy tak poprawiać regulamin usługi, żeby móc zablokować takie złe polecanie, i zaczęliśmy pisać, że na przykład kto klikał w taki link, że on jest niezgodny z regulaminem, blokowaliśmy, żeby nikt nie mógł obejrzeć. Skończyło się w ten sposób, że w końcu biznesmen zrezygnował, przestało mu się to opłacać, tak? Jest to, jak widać, duży problem, dlatego że to jest tak, że biznesmenowi łatwiej jest kupić nowy adres IP, niż nam zmienić kolejne, nie wiem, zabezpieczenia, pulę zabezpieczeń, tak? No i słuchajcie, największym dla nas zagrożeniem są nasi użytkownicy. No ktoś powie, no jak to? No niestety na PASPIN-ie, słuchajcie, można znaleźć loginy i hasła do różnych naszych kont. My systematycznie to monitorujemy. Mamy odpowiednie tu procedury, o których za chwilę podam. Ale co się dzieje? Skąd wiemy, że to są nasi użytkownicy? No to łatwo sprawdzić, tak? Natomiast wiemy, skąd oni się biorą, te spisy. Z malware na komputerach użytkowników wykrada ich. To są heylogery, spyware'y czy inne takie wirusy, które po prostu wprost wykrywają, bo słuchajcie, tu łatwo zobaczyć, jest napis komputer. Po prostu jest nazwa komputera. My jako, jakby to przez przypadek ktoś powiedział, no może było wycieć od was, tak? Nie, bo my tej nazwy nigdy w życiu nie będziemy znali. Ta nazwa do nas nie przyjdzie. Ewidentnie widać, że to jest oprogramowanie, które jest szpiegujące. No i tutaj jest, witaj admin, wyśledź wszystkie logi, szukaj, wyloguj. Tak, widać, że ktoś sobie zrobił zrzut z jakiegoś oprogramowania. Tutaj na początku z CERT-u kolega opowiadał, jak to kupuje się oprogramowanie takie właśnie z pakietem, opcje. To ktoś wykorzystał to na naszych użytkowników. Słuchajcie, chronimy naszych użytkowników. Staramy się ich edukować. Wysyłamy im maile o zagrożeniach, o tym, że mogą nastąpić phishing, że mogą, ich konta mogą być użyte do wysyłania spamu, tak? Natomiast bardzo często użytkownicy, nie, mój komputer jest całkiem dobry, bezpieczny i tak dalej, jak pytamy się właśnie takie pytania, a czy ma antywirusa, czy coś, no to już zaczynają być to trudne pytania, ale staramy się, tak? Był Dzień Bezpiecznego Internetu, całą zrobiliśmy kampanię na wszystkich naszych mediach, na wszystkich kanałach, które posiadamy, mówiliśmy o bezpieczeństwie użytkowników, o tym, o zagrożeniach, o phishingach. No i staramy się wykonywać też detekcje. Niestety, jako my też zarabiamy na reklamie. Mówię niestety, ponieważ to jest kolejne zagrożenie. Jak wiecie, reklama dźwignią handlu. Proces jest bardzo prosty. Zakładam sklep, kupuję reklamę na Onecie, na WP czy na innym serwisie i reklamowany jest sklep, tak? Oczywiście ten sklep, ja podejrzewam, że tutaj obecne panie, część panów też powinno się zorientować, że za 15 zł porządnej bluzki się może nie kupić. No taka jest prawda. To był fake, fejkowy sklep. Wszyscy wpłacali, nikt nie dostawał pieniędzy.
No i co z tym zrobić, tak? Trzeba zablokować reklamę. Ile osób kojarzy afery z piłką 66, tak, 2-3 lata temu, takie sklepy Retrobud, no to nie, to odpowiem. Duża, 3 sklepy pod rząd miały taką metodę, wykupywały wszędzie reklamę, reklamowały się, zaczynały sprzedawać towar, wysyłać i potem znikali, tak? Wszyscy znikali z tego sklepu. Panowie są w tej chwili na Tajwanie i cały czas policja czeka, że wrócą do kraju, żeby ich zatrzymać. No ale dlatego też myśmy tak zmienili regulamin reklam, żeby móc się zabezpieczyć i nie reklamować takie podmioty. Słuchajcie, jak dostaliśmy, że ta reklama reklamuje prawdopodobnie fałszywy sklep, ciągle mówię prawdopodobnie, bo nikt nikomu nie udowodnił, natomiast robimy co? Szybką weryfikację. Skąd mamy reklamę kupioną? Dlatego, że mamy bardzo dużo podmiotów, które pośredniczą nam w sprzedaży reklamy i następnie weryfikujemy informacje, które są w regulaminie sklepu i informacje, jakie, co można dowiedzieć się w internecie na temat właściciela. Okazuje się, że sklep, domena kupiona miesiąc przed reklamowaniem, firma zarejestrowana na jakiegoś Carlosa, później sprawdzamy, okazuje się, słuchajcie, tutaj jest ten rzut, 10 firm miał facet. Tak? No, widać, że to jest jakiś podejrzany typ. Kontaktujemy się, blokujemy reklamę i próbujemy się skontaktować z reklamodawcą, z pośrednikiem, okazuje się, że już nie ma kontaktu, zapłacił nam za reklamę. Potem jak wycofaliśmy reklamę, to jednak wrócił po pieniądze i na tym sprawę się skończyła. Tak? To pokazuje, jak bardzo łatwo duże portale czy duże podmioty takie medialne mogą być wykorzystywane w uwiarygodnieniu innych oszustw. Słuchajcie, a właśnie, no tutaj jest pokazana ta procedura, jak działamy. Tak? Działamy, weryfikujemy szybko, jeżeli dostaniemy informację, że nasza, która jest z reklam, jest fałszywa albo prowadzi do oszustwa, zawieszamy reklamę, kontakt, mamy taką procedurę. Ile ja jeszcze mam czasu? Widzę, że troszkę. Więc jeszcze opowiem wam, Państwu o rzeczach takich jak, które nas też dotykają. Tutaj koledzy opowiadali o phishingach. Też nas dotykają, a raczej dotykają naszych użytkowników. Niestety nie mam screenu, żeby Państwu pokazać. Hakerzy robili w ten sposób, że kopiowali naszą stronę w ten sposób, że łącznie z tym, że nasze reklamy szły, tak? To w ogóle jest takie dziwne, że goście się tak chcieli nas skopiować, że puszczali te same reklamy, które są od nas, tak? Myśmy się śmiali, że to może nie blokować tych stron, nie zgłaszać nigdzie, no bo ciągle gdzieś tam nasza ta reklama jest w naszym imieniu publikowana. Natomiast też kolejna rzeczą, która była tutaj omawiana, czyli ochrona przed DDoS-ami. Teraz już jest lepiej, ale kiedy zajmowałem się, to moje początki cyberbezpieczeństwa i początki DDoS-ów w Polsce, okazało się, że żaden z operatorów nie miał żadnej usługi, która by mogłaby nas chronić przed takim atakiem. On miał usługi dla mniejszych podmiotów, tak, które miały tam 10 razy mniejsze łącza niż nasze od danego podmiotu. I kiedyś zostałem zaproszony na taką prezentację, pan bardzo tam długo mówił, że to jest świetne, że to wszystko wykrywa online, blokuje i tak dalej. Ja mówię, no dobrze, ale my mamy do państwa, pan mówi, że to ma przepustowość 10G, tak? A my mamy 2 razy tyle łącz do państwa. To znaczy, że jedno z łączy i tak nie zostanie ochronione. No, wtedy się zorientowali operatorzy, że my nie jesteśmy dla nich takim świetnym klientem przy atakach DDoS, a co gorsza, mamy taką dużą ilość łącz, że nie są w stanie poszczególnych operatorów, że nie są w stanie dać nam usługi, ponieważ nigdy się do tego nie przygotowali. Oni się przygotowywali do
serwisów, które albo usług banków, które mają dużo mniejsze przepustowości. To było kilka lat temu. Natomiast teraz już to się zmienia, tak? Są usługi i tu bardzo dużo jest firm, które oferują ochronę przed DDoS-em na łączach, czy tam CDN-y są i tak dalej. My też różnie z tego korzystamy, nie mogę tutaj wchodzić w takie szczegóły niestety. Natomiast mamy, ja się śmieję, hybrydowe zabezpieczenia, bo ich łączymy czasem i łącza, i własną infrastrukturę w zależności od potrzeb. No dobrze, to ostatni, przedostatni slajd. Czy ktoś z Państwa ma pytania? Bo koleżanka z nich pomyślała, że może dłużej będę mówił. Dobrze. O. Czy była zrobiona największa awaria? Nie, zastanawiam się, która była największa. Kojarzę dwie, gdzie mieliśmy naprawdę wyzwanie. Jedna, trudno mówić o awarii w tej pierwszej, 10 kwietnia 9 lat temu. Oglądalność tak ruszyła, że przestaliśmy być podawalni, ponieważ nie było, nasza infrastruktura była na to nieprzygotowana. Nie przygotowaliśmy się na taki wzrost ruchu. Nie, właśnie nie. W Polsce 10 kwietnia dotyczył Polski, dlatego. Szczególnie, że tam były relacja na żywo, u nas nie wiadomo, było wiele, było teorii i wszyscy szukali informacji. Poza tym myślę, że od tamtego czasu internet trafił bardziej pod strzechy i jest bardziej łatwy, dostępny. Druga awaria, którą jakby nas dotknęła, była związana z powodzią. Mieliśmy dwie serwerownie i musieliśmy jedną serwerownię ewakuować, bo się okazało, że wał przeciwpowodziowy został przerwany. Woda dochodzi do bliski rejon. To była stara bardzo serwerownia, wtedy jak ją budowaliśmy, to były lata 90. i wtedy nikt o tym nie myślał, tak? Był budynek, przystosowywało go się do serwerowni, tak? Teraz buduje się serwerownię już w takim miejscu, żeby był bezpieczny, tak? Nie są to tereny zalewowe, tak? Tam okazało się, że część rzeczy może być zostać zalana. To myślę, że takie dwie rzeczy. A to może, tu już przyszła koleżanka, to ona poda mikrofon. Tylko nie wiem, czy ten działa, czy... Teraz. Tu. Patrzę, działa dobrze. Bardzo przepraszam, ale już następni paneliści przyszli. Korzystacie tylko z własnej serwerowni, czy też z chmury publicznej? Już mówię. Jesteśmy hybrydą. Mamy własną serwerownię, w której mamy własną prywatną chmurę, zgodną z AWS-em pod względem poziomu i migrujemy się do AWS-a. Mamy też, powiedzmy, taką klasyczną infrastrukturę, już nie chmurową, do bardzo starych serwisów, które staramy przenieść oczywiście idziemy w stronę AWS-a. A pytanie doszczegółowujące, tylko AWS-a bierzecie pod uwagę, czy będziecie dywersyfikować jakoś? W zależności od usług. Na przykład z Azure'a na pewno skorzystamy, bo korzystamy z Office 365. Okay, tak, czyli macie kilka chmur. Tak, w zależności od typu, tak, no, to jest tak, że dedykujemy, można powiedzieć, chmury w zależności od funkcjonalności. Tam są pytania, widzę. Jesteście Państwo operatorem usługi cyfrowej. Jak wyglądają przygotowania pod kątem zapisów ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa? A mogę zadać pytanie, której usługi cyfrowej? Chociażby wyszukiwarka. Słucham? Wyszukiwarka. No właśnie, Poczta. Nie do końca to jest nasza wyszukiwarka, tylko Google'a, więc tutaj mamy kłopot z interpretacją przepisów, czy na pewno podlegamy pod tą zobowiązania, ponieważ
de facto to nie jest nasza usługa, tylko z niej korzystamy od partnera, tak, Google'a. Natomiast tak, mamy przygotowania na wypadek, jakby się okazało, że podlegamy pod usługi cyfrowe. Na szczęście, przepraszam, cyfrowe, a nie kluczowe. To jest bardzo duża różnica, ponieważ wymagania są troszkę inne. Ja mam pytanie odnośnie reakcji na tego typu incydenty, jak pan opisywał. Macie jakiś dedykowany SOC, tudzież CSIRT, który czuwa nad tym cały czas i reaguje na jakieś anomalia, czy w jakiś inny sposób to rozwiązujecie? Powiem słowo modne, hybryda. Tak, to znaczy nie mamy de facto takiego SOC-u, jak to jest w rozumieniu pewnie banków czy zespołów, które mają super grupę cyberbezpieczeństwa. Przede wszystkim rozwiązaliśmy, my poszliśmy w zespoły DevOpsowe, tak? Czyli dana usługa jest utrzymywana i rozwijana przez jeden zespół dedykowany do tej usługi. W związku z tym grupa, która się zajmuje bezpieczeństwem, wspiera i kieruje pracami w rozwiązywaniu takiego incydentu i to są takie grupy powoływane pod poszczególne incydenty. Okej, bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, zapraszam na 10 minut.